Tak? Moi drodzy, w domu modlitwy numer 136. 136 Hociule. Stąd już blisko do granicy z Niemcami, ale tu jest miłość i przebaczenie. No ale oprócz tego tutaj jest no coś niesamowitego. Od pani dostaję, jak ja tu przyjechałem do Łoboku, zastępowałem księdza proboszcza Tadeusza w Łoboku. No więc tak sam, nie znałem nikogo, a pani przyniosła mi wtedy koszyk śliwek. Koszyk śliwek. I mówię, jaka dobra kobieta. I ja jej tak dziękowałem. I dziś jak się dowiedziała, chodzi do domu, to modlitwy, jak się dowiedziała, że jadę dalej, to mi widzi, że taki koszyk. Jabłek, te papierówki, o, dobre, z Polski zabieram, jojka. Słuchajcie, jojka, bazy roboty tutaj powtarzają, Grzesiu. Ale i winogronko. Soki, soki. Dziękuję bardzo. Niech Bóg błogosławi i wszystkim i całej rodzinie. Naprawdę. Niech smakuje. Warto jechać przez Hociule, jak jedziecie za granicę. Tutaj obdarowują właśnie takim. No to jest po prostu bardzo dobra taka wałówka owocowa, bo pewnie tego mi jest najlepiej, żebym tylko teraz na owocach żył. Chociaż ojciec Szarbel nawet nie spożywał owoców. Ojciec Szarbel nie spożywał owoców, a tak bardzo by chciał. Jesteśmy w tym czasie, przygotowujemy się do jego święta. Ile on miał tych wyrzeczeń. Allora cari fratelli sorelle, io sono in passando verso Germania, dalla Polonia, qui una casa di preghiera vicino frontiera con Germania, mi hanno offerto questa roba, leoma e anche mele, uva, prugne e tutto quanto per la strada. Grazie.